Często pytacie mnie w listach, kiedy nowa seria Subiektywnie, kiedy będą się pojawiać te newsy technologiczno-mobilno-growe. No to ja odpowiadam, nastał ten czas, nastał ten moment. Newsów jest od Dzień dobry, witam serdecznie moi drodzy w kolejnym odcinku na kanale Nie Antyfan w serii Subiektywnie w zestawieniu informacji z branży technologiczno-mobilno-growej, która wydarzyła się na przełomie ostatniego czasu. Przyznam, że w ostatnich tygodniach, żeby nie powiedzieć miesiącach, newsy z branży były na tak niskim poziomie, że nie chciało mi się w ogóle przygotowywać materiałów. Natomiast w ostatnim tygodniu informacji, które mam Wam do przekazania, jest tak dużo i są tak według mnie ciekawe, że warto jest przygotować temu osobny odcinek, zatem zapraszam. Zacznijmy od streamingu, czyli przeogromnych problemów Netflixa. O tym, że Netflix ma problemy, o tym, że Netflix może upaść, już słyszymy od paru ładnych miesięcy. I mam wrażenie, że Netflix nic sobie z tego nie robi, brnąc dalej w to swoje główienko nazywane streamingiem. Jak dobrze wiemy po akcjach oraz po giełdzie, akcje Netflixa spadły łeb na szyję. Na ten moment wartość akcji na poziomie 166 dolarów jest to poziom sprzed około 5 lat. Tym samym uwzględniając spadki subskrybentów na poziomie 200 tysięcy klientów, a dodając do tego niski bitrate, pchanie w gry, coraz gorsze produkcje, już niebawem abonamenty z reklamami oraz walczenie współdzieleniem konta, okazuje się, że Netflix staje się jedną z najgorszych platform streamingowych. I nie zrozumcie mnie źle, uwielbiałem Netflixa, lubiłem seriale, mniej trochę filmy, natomiast w chwili obecnej, jeżeli patrzę na produkcje, które pojawiają się na Netflixie, to głównie są, no nie oszukujmy się, szoroty, które z dobrą jakością nie mają nic wspólnego, a co najwyżej ocierając się o półkę filmów, seriali dobrych. Jeszcze w 2022 roku Netflix ma wprowadzić wyższe opłaty, uwzględniając w tym chociażby współdzielenie konta. Zatem skończą się czasy, w których to, tak jak ja, dzielicie konto na przyjaciół oraz osoby z rodziny. Netflix chce z tym walczyć. A co Netflix daje nam w zamian? Totalnie nic. Słaby bitrate, słabą rozdzielczość. Patrząc na to, co się dzieje u konkurencji, wydając 29 zł na Netflixa, dostając w ramach tego pakietu rozdzielczość filmów na poziomie 480p, czy wielce łaskawie za 40 zł Full HD, a żeby móc korzystać w pełni z dobrodziejstw 4K, trzeba wziąć abonament za 60 zł, to ja z całego serca, ale dziękuję za tego typu usługi, tym bardziej, iż od połowy czerwca 2022 roku wchodzi do Polski Disney+, który po pierwsze jest bliski mojemu sercu w związku z Disneyem, Pixarem oraz przede wszystkim MCU. Notabene fantastyczne seriale, sam już od ponad pół roku oglądam, wykupiłem abonament na zagranicznym Disneyu, no i jak tylko i wyłącznie wejdzie do Polski, przejdę jak najbardziej na polską wersję. A jak wyglądają ceny nowego Disneya? Disney jest za 29,99, jednak w momencie, kiedy zdecydujecie się na zakup Disney+, przed startem platformy w Polsce, macie możliwość wykupienia jednorazowo za 229 zł abonamentu na rok. Czyli krótko mówiąc, zapłacicie za 8 miesięcy zamiast 12, oszczędzając tym samym 120 zł, a z doświadczenia, z autopsji mogę Wam powiedzieć, że jeżeli ktoś lubi filmy nie tylko rodzinne, ale takie filmy właśnie w stylu MCU, Star Wars, no to myślę, że odnajdzie się w tej platformie fantastycznie. Ja na ten moment przyznaję się, że obok HBO Max jest to najczęściej oglądana przeze mnie platforma. Amazon też. No ale Netflixa w ostatnich miesiącach ja u siebie w ogóle nie goszczę. Jesteśmy świeżo po prezentacji nowych Pixeli, Pixela 7 oraz Pixela 7 Pro. Oficjalna premiera ma nastąpić tej jesieni. Smartfony od Pixela wyglądają bardzo podobnie do zeszłorocznego modelu. Ma jeszcze w lipcu, rzecz jasna w Stanach Zjednoczonych oraz w wybranych krajach Unii Europejskiej, pojawić się Google Pixel 6a, którego cena, patrząc na cenę euro w Niemczech, ma być niezła, bo około 2100 zł, a uwzględniając wszystko to, co oferuje w postaci ekranu AMOLEDowego, certyfikatu wodoszczelności IP68, dobrych podwójnych aparatów, czytnika linii papilarnych oraz procesora Tensor pierwszej generacji, myślę, że może być to jeden z ciekawszych telefonów, które będziemy mogli kupić do około 2000 zł, który bez problemu może konkurować z tymi dotychczasowymi smartfonami, o których zresztą mówiłem Wam w ostatnim materiale, więc jeżeli ktoś chce, gorąco zachęcam wpaść. Na konferencji pojawił się również nowy Pixel Watch, czyli moim zdaniem urządzenie, które przypomina niesamowicie Apple Watcha, natomiast ma okrągłą tarczę. Czy mi się podoba? Wrzuciłem jakiś czas temu zdjęcie na Twittera. Jednym się to bardzo podoba, drugim się nie podoba. Dla mnie jest to bardzo ładny smartwatch. Mam wrażenie, że tak powinien wyglądać Apple Watch w momencie wydania w 2020.
2014-15 roku. Największy news Apple'owy, firma z Cupertino kończy oficjalnie z produkcją iPodów Touch. Jak dobrze wiemy, iPody już od wielu, wielu lat nie sprzedawały się tak, jak można by było tego oczekiwać. Wszystko to wynika z kanibalizacji tego segmentu urządzeń przez iPhony i ja nie neguję tego, że iPody są, były i będą zawsze urządzeniami kultowymi, klasykami. Zauważmy proszę, że do tej pory pojawiło się wiele wersji iPoda Classic, iPoda Nano, iPoda Shuffle czy iPoda Touch, którego produkcja również zostaje zaprzestana. No cóż, wydając 1100 zł za iPhone'a bez funkcji dzwonienia, moim zdaniem to deal dobry nie jest. Analityk Apple Ming-Chi Kuo informuje, iż w połowie, drugiej połowie 2023 roku Apple wprowadzi iPhone'a z portem USB-C. Wszystko to wynika nie tyle z tego, że Apple jest dobrym, łaskawym duszkiem, który chce nam oferować i ujednolicać standard ładowania, jaki mamy w iPhone'ach, iPadach czy MacBookach. Natomiast po części jest to związane z Unią Europejską, której bardzo, ale to bardzo zależy na ujednoliceniu portu do ładowania, tłumacząc Apple'owi fakt produkowania mniejszej ilości elektrośmieci. W końcu firmie z Cupertino tak bardzo zależy na tym, czy to prawda. Ja na ten moment nie uwierzę, dopóki nie zobaczę. Według mnie Apple jest taką firmą, która prędzej zrezygnuje z jakiegokolwiek portu do ładowania, zamieniając go na MagSafe jako jedyny i główny standard do ładowania iPhone'ów, niż wprowadzi USB-C, ale obym się mylił. Sprzedaż PlayStation 5 mniejsza niż zakładano. Jak zostało potwierdzone, na ten moment od premiery sprzedano 19,3 miliona konsol. W ostatnim kwartale dostarczając do sklepów 2 miliony, które również są zawarte w tej liczbie 19,3 miliona. Prognozy były większe i teraz możemy sobie gdybać, czy te prognozy wynikały z tego, że Sony wychodziło z założenia, że szybciej upora się z problemami związanymi z dostępnością sprzętu na rynku, przede wszystkim komponentami oraz półprzewodnikami, czy jednak zainteresowanie PlayStation 5 jest mniejsze niż zakładano. Ja mimo wszystko myślę, że ta pierwsza opcja, a być może to Microsoft po nie najlepszych latach związanym z Xboxem One, wychodzi na prostą sprzedając Xboxa Series X oraz Series S. Jak dobrze wiemy, FIFA zmienia właściciela, a przede wszystkim prawa autorskie. W tym roku zagościmy po raz ostatni FIFA od EA Sports, czyli FIFA 23. Od przyszłego roku FIFA, która do ten moment wydała bodajże około 40 edycji różnych swoich wersji, zmieni nazwę na EA Sport FC. Choć osobiście widzę większy trend w postaci CineGame 2024. Jesteśmy świeżo po premierze nowych kart od AMD Radeon. W tym przypadku mówiąc o flagowej karcie 6950 XT, która jest kartą bardzo, ale to bardzo podobną do serii 900, jednak z podwyższonym taktowaniem i tutaj testy karty graficznej pokazują jedno, że w niższych rozdzielczościach okazuje się lepsza niż GeForce RTX 3090 Ti, ale z drugiej strony, kiedy podbijamy rozdzielczość i dochodzimy do pułapu 2K czy 4K, no już tak kolorowo nie jest i w tym przypadku lepiej sobie daje radę GeForce, ale o tym chyba na kanale Linus Tech Tips czy u naszego polskiego Liptona lepiej będziecie mieli zobrazowaną sytuację. Mamy również nowy zwiastun Avatara 2 z podtytułem The Way of Water, którego premiera filmu ma odbyć się 16 grudnia 2022 roku, czyli niemalże 13 lat od premiery pierwszego. Wydaje się super, natomiast nie wiemy zbyt wiele na temat tego filmu, tej produkcji, jaka dokładnie będzie fabuła, co będzie się w tym działo. Oczywiście możemy spekulować, możemy wyciągać daleko idące wnioski. W tym przypadku również serdecznie zapraszam na wyspecjalizowany kanał, jakim jest kanał Na Gałęzi. Tam krótka analiza tego, czego możemy się spodziewać. No nic, moi drodzy, z mojej strony byłoby to wszystko. Jeżeli dotrwałeś do końca tego odcinka, to po pierwsze, przeogromnie Ci za to dziękuję. Po drugie, widzimy się najprawdopodobniej w weekend, w trzecim i ostatnim materiale w tym tygodniu, w którym to porozmawiamy sobie na temat ekosystemu Apple, od tego, od czego zacząć, czego nie kupować, czego nie robić na start, a jednocześnie chyba zorganizuję dla Was jakiś fajny konkursik, w ramach którego do wygrania będą fajne, wartościowe produkty, nie dla jednej, a być może nawet dla dwóch osób. Tymczasem kłaniam się nisko, moi drodzy. Jeżeli materiał okazał się dla Was pomocny, gorąco zachęcam, choć nie zmuszam, o pozostawienie tej motywującej łapy pod filmem. Widzimy się w weekend. Miłego dnia życzę. Pozdrawiam. See ya.